No dobra, i stoimy. Tutaj na gabarytach jeszcze miejsca, ale ja już z gabarytów jestem wyleczony. Teraz tak, 49. Także zaraz zakończymy tacho. Wpisz kierowca, zakończ. A, nie ma to znaczenia. Czy to 49 piszemy, czy 50. Żadnego. No to co? Do jutra rana. Cześć Wam. Mamy godzinę 7:30 rano. Także wyjeżdżamy. Z Dresden Tor. I co mamy? 109 km do granicy. Tam parę litrów dotankuję. I pojedziemy dalej. Trochę się wcisnęło. Po 1,8 km trzymaj się lewej strony. Trudno, wyprzedzi mnie ten busik. A później tam 470 km tylko i przed Bydgoszczą się zatrzymamy. Także teraz czeka mnie trudny odcinek. Niby mało, bo 100 km, ale bardzo taki odcinek autostrady, który jest zatłoczony. Tym bardziej, że dojeżdżam do Drezna tak naprawdę. Także, a godzina jest 8:00, to do pracy jadą ludzie. I będzie teraz młyn. Za 3 km Polska. Zobaczcie, jakie wszystko zamglone. To niebo białe takie. Praktycznie łączy się niebo z lądem. Przerąbana pogoda do jazdy, jak słońce właśnie się rozchodzi tak po tym niebie, tak naprawdę wtedy z każdego punktu ono świeci. Teraz co, podjadę, dotankuję tam 200 litrów, bo będę musiał przecież dojechać do Bydgoszczy, później z Bydgoszczy gdzieś tam, albo baza, albo jeszcze gdzieś na załadunek, później na bazę. No i nie wiadomo z bazy, co dalej, jak będę wyjeżdżał, czy gdzieś na załadunek i rozładunek za granicę, ile kilometrów niej mi zostanie z powrotem, kiedy będę musiał tankować. Także 200 litrów dotankuję sobie na spokojnie. I będę spokojny wtedy. No i co? Z uwagi na to, że mamy dzisiaj wtorek, to jest też taki dzień wyjazdowy. Godzina przed 9:00, za 10 minut 9:00. To kolejka przy wjeździe do Niemiec. I to taka fest kolejka. To ciekawe, że Niemcy znieśli takie kontrole na przykład z Francją. Nie wiem jak na Lateburgu, ale na Baden-Baden nie ma czegoś takiego już. A tutaj jest. A teraz skręcimy sobie w lewicę. No tutaj ogonek cały czas się ciągnie. Jeszcze tam jak się wyjeżdża z Jędrzychowic, tak samo jest ten ogonek ze stacji benzynowej. Tam daleko, daleko. No kurde. I nikt się nie przejmuje ekologią, że te auta nie jadą, tylko stoją. Patrzcie, gdzie to tam się ciągnie jeszcze. Że te auta nie jadą, tylko stoją i emitują. Ze spalin te szkodliwe związki. Można? Można. Zobaczymy, czy coś zrobili z nawierzchnią. Czy już można przyjechać normalnie, czy trzeba jeszcze się szarpać tutaj po tym placu budowy. No, chyba już zrobili normalnie. Po 80 metrach. Ja sobie tutaj zatankuję, nie będę tam wierszał. Na końcu drogi skręć w lewo. Ajej. Okej. Okay. A tam dalej ryją. Powiem Wam. Będziemy wyjeżdżać, to Wam pokażę. Dobra. Zatankowane. Pół zbiornika paliwa. Będzie wystarczyć. Pauza zrobiona, jajka zjedzone,
na śniadanko. Kawa zrobiona i jedziemy dalej. Na dzisiaj 350 km się zostało, mamy 10. Skręć w prawo, następnie lekko w lewo. Tak w połowie pauzę. Kurde, powiem wam, że w Polsce jak się jeździ do CB Radio, to gadają o dupie Maryni tak naprawdę, nic konkretnego. Lekko w lewo, 30. A czasami prowadzą dyskusję na ogólnym kanale, na 19, zamiast przerzucić się na jakiś wybrany kanał, nie wiem, tam 30 na przykład, tak? I sobie tam pitolić. To słyszy się właśnie. O polityce, o transporcie, no takie polskie gadanie. No dobra, 30 stopni Celsjusza, jedziemy w kierunku Bydgoszczy na rozładunek na jutro. No dobra, ja wyjeżdżam na A4 i tutaj właśnie przy wyjeździe na A4 zaczyna się korek w kierunku Niemiec. O, ten korek to tam jeszcze hen jest, zobaczcie, to po prostu są takie takie lekkie przerwy. Ktoś po prostu poczekał sobie 2 minuty, wszystko odjechało i stara się jechać jakoś tam w miarę płynnie. Dlatego jest tak, korek, przerwa. Już wjechaliśmy w taką drogę trzycyfrową, 329 droga. I będziemy wolniutko zbliżać się do Poznania. Niestety, na tą chwilę musimy taśtać się właśnie taką zwykłą krajówką. Teraz tak, ktoś mi tam napisał, że chodziło o Dafa i Mana. I kwestia, co jest lepsze, Daf czy Man, i tam się dyskusja taka mała rozgorzała, że Man to taki wół roboczy niemiecki, gorzej wykończony od Dafa i tak dalej, nie? Na minus na Mana wyszło, ale jeżeli chodzi o to, jak jest wykończony, to wszystko jest bardzo subiektywne, bo dla jednego Man jest autem super, nie chce Dafa i takich znam u mnie w pracy, a drugi nie chce Mana. I powiem wam tak, wczoraj siedziałem jeszcze w Manie u Pawła, u kolegi, 520 ten nowy Man, tak popatrzyłem sobie. Faktycznie on tak topornie wygląda w środku, ale miejsca ma więcej niż ten DAF. Dużo więcej na zagospodarowanie. Ma analogowe zegary, po prostu ma wskazówki. I to mi się bardzo podoba. Tutaj ten tablet to mi nie przeszkadza w sumie, ale na razie nie zawiodło, nie wyresetował mi się. Wiem, że się resetuje w niektórych samochodach. Po prostu gaśnie i koniec. O, jaki garbusik ładny. Zobaczcie. Po 400 metrach przejedź przez rondo. Ale do czego zmierzam? Także są plusy, minusy jednego i drugiego. Na pewno DAF i stary Man, no to stary DAF był ciekawszy, lepszy, bo lepiej był wykonany i taki był bardziej do mieszkania fajniejszy. A teraz tak, gdybyśmy wzięli tego DAFA, zmniejszyli jego przestrzeń tutaj o te 20 cm, to dla mnie on by był gorszy niż Man. Dlatego, że no tutaj ta przestrzeń robi robotę, do mieszkania jest więcej po prostu miejsca, swobodnie się człowiek czuje, ale można się zagospodarować i w Nysie można się zagospodarować, pewnie, ale schoweczki są malutkie tutaj, jeszcze w takiej wersji jak ja mam, to jest chyba, nie wiem, czy jest uboższa wersja, no to już w ogóle tragedia, nie ma szuflad żadnych, nie ma tutaj żadnych półeczek, no co mam będę gadał, trzeba w tym DAFie, w tej wersji trzeba się nauczyć mieszkać, a w tamtym Manie większym po prostu wchodzimy i jeszcze zostaje miejsce. To jest raz. Plastiki. Na pewno Man ma wszystkie plastiki takie twarde, bardzo łapią kurz.
nie wiem, są jakieś bardziej elektrostatyczne. Jeżeli chodzi o DAF-a, on to sześciutko ma tutaj, zobaczcie. Wszystko jest tutaj mięciutkie. To jest na pewno na plus. MAN na pewno jest głośniejszy, DAF jest cichszy. Także jeden i drugi ma plusy, minusy. Myślę, że nie ma się co kłócić, który jest lepszy, bo nikt nie osiągnie zwycięstwa w takiej dyskusji. Zjazdem 12, Legnicka. Bo są i zwolennicy jednego i drugiego, a myślę, że na samym końcu pojawi się zawsze kto? Kierowca z Kani, który powie z konia najlepszą. Ja sobie teraz śmieszkuję, no ale to do niczego nie prowadzi taka dyskusja, no ale pewnie pogadać można. Co chciałem powiedzieć? Dobra, jedziemy, upał nam towarzyszy non-stop, 32 stopnie Celsjusza. No i co, jeszcze 3 godziny jazdy do zatrzymania się. Zatrzymam się jakieś 50 km przed celem, przed Bydgoszczą. I na jutro będę miał te 50 km na przejechanie rano, także o 6 sobie wstanę na spokojnie, o 7 sobie ruszę, pojadę, rozładuję się i prawdopodobnie, ale to prawdopodobnie, tak na 80%, zobaczymy jak to się spełni, to dostanę mądy i świecie i spinanie papieru. Wiecie jak ja to kocham. No. Plusem tego mądy jest to, co powinno być w każdym mieście, w każdej firmie. Prysznic. Tam można się wykąpać i doprowadzić do porządku tak naprawdę. Bo niestety nie we wszystkich firmach tak jest. No i co? I później pewnie z tego Monday baza i to będzie środa. Wszystko kwestia, kiedy załadują wtedy. No to albo środę późnym popołudniem, albo wieczorem. O, tu mają kantery, 7, 6, ja sobie jadę spokojnie. Albo w czwartek rano będę już w domu. I teraz popatrzcie. Ktoś mi powiedział, że w Krakowie też była taka dyskusja na temat tych kanterów tu na górze, które pokazują, ile czasu zostało jeszcze do zmiany świateł. I tam mówili, że to jest inteligentna instalacja całość, ta całość tutaj gdzieś tam, i ona się dostosowuje, moi kochani, do natężenia ruchu. I dlatego takie liczniki są bez sensu. Ale w czym one przeszkadzają? Przecież taki licznik można wpiąć do tej instalacji inteligentnej. Jeżeli cała ta infrastruktura świetlna gdzieś tam się dostosowuje do natężenia światła i na przykład teraz 60 tam sekund się, przypuśćmy, świeci się czerwone, a za 10 minut będzie inne natężenie ruchu i to się będzie świeciło 30 sekund, to przecież tylko tyle, że ten licznik będzie pokazywał inny czas. I to będzie tylko pomoc dla kierowcy. I bronienie się rękoma i nogami i wymyślanie idiotycznych jakichś argumentów, to nawet nie argumentów, wymyślanie idiotycznych jakichś powodów, dla których taki licznik jest bez sensu, mija się z w ogóle z jakimkolwiek celem. Licznik, o, bach, ja już wiem, 27 sekund, widzicie? Ja już wiem, że sobie mogę jechać. Ktoś, kto za te 20 sekund dojedzie, będzie widział, że za 5, 6, 7 sekund się zmieni światło i będzie wiedział, czy podjąć próbę wyhamowania, czy ewentualnie zdąży przelecieć. No to jest super, to jest super rzecz, taki licznik. I tak naprawdę włodarze różnych miast powinni brać przykład z takich miast jak właśnie to, gdzie są takie liczniczki. Widzicie, ja nie muszę teraz myśleć, ja widzę, że tam jest 21 sekund i ja sobie mogę spokojnie jechać bez napinki. Czy wyhamuje, czy nie wyhamuje, czy towar mi się przesunie, nie będę blokował ruchu żadnego, zwalniając odpowiednio wcześniej, bo będę chciał być zapobiegliwy na przykład. No. Przejedź przez rondo. Nie wiem, w czym tkwi problem, jeżeli chodzi o te liczniki. Naprawdę nie wiem, w czym tkwi problem, że tak się bronią przed tym, żeby ich nie zakładać. Dobra.
I teraz gdzie? Tutaj muszę polecieć i na następnym w prawo. Tutaj był dzwonek, moi kochani. Pani policjantka zaraz też będzie ugodzona lusterkiem albo jakimś innym przedmiotem z samochodu. Bo tak łazi jak święta krowa. No to jakiś taki rysiek chyba niewielki, bo nie widziałem pogniecionej blachy. Ewentualnie tam może być zarysowany bok. Ale nie w ciężarówce, tylko w tym Audi. Dobra, to jest rzeka Odra, most tolerancji, już kiedyś parę razy przez niego jechaliśmy, kilka razy, miasto Głogów ogólnie. Most tolerancji, dlatego jest pewnie na różowo pomalowany. No i jak to Głogów, no to i marina taka głogowska. No ale jest. Jakby nie było, to można by było marudzić, że można by było chociaż cokolwiek tutaj zorganizować. Jezus, jak gorąco jest. Klima chodzi, ale o właśnie, na przykład biorąc pod uwagę teraz DAF-a tego, konkretną ten model, a Mana, taką 520, co mają mini koledzy, tam jest klima automatyczna, a tutaj jest zwykła lodówka. No tutaj, co z tego, że ja ustawię na 20 stopni na przykład, jak przy takiej temperaturze zewnętrznej, jak jest dzisiaj, to ja tutaj się spocę, to mi nic nie da. Ja muszę wtedy ustawić na przykład 20 stopni, otworzyć wszystkie wentylatory, wszystkie kratki nawiewowe i zwiększyć prędkość dmuchawy. A wtedy się też zwiększy głośność w środku. I trzeba wtedy nad tym panować. A jakby była klima automatyczna, no, jakby było inaczej. Powiem tak, jeżeli ten samochód, no teraz przy rowerze, to bez sensu zmieniać auto na Mana, no bo tam jednak łóżko jest górne, niżej, to na pewno węzie jest, no to przy otwartym łóżku, tak jak tutaj mam otwarte łóżko, widzicie? I mam na górnym łóżku rower, no to teraz jak ja jeszcze bym miał to łóżko niżej i bym spał, to jeszcze by mi było tak mniej przestronnie. No i tutaj jakbym wstawał sobie, stał w samochodzie, też by było mniej miejsca. Ale jeżeli ten samochód, ten DAF miałby takie wyposażenie jak tamte Many, co mamy, to ja bym się nie chciał wtedy zamienić. Bo była i klima automatyczna by była i radio takie pełne, a nie jakieś takie, że tutaj coś mi się tam wyświetla tylko. To raz. Plus to, że ten samochód, no schowków, żeby było więcej, plus to, że ten samochód, mówię o DAF-ie, no, nie muszę się martwić o AdBlue, jak jadę na przykład do Portugalii czy do Hiszpanii. Tutaj sobie zalewam cały zbiornik, jadę do Portugalii, wracam i nie ma problemu, a chłopaki jak jeżdżą manami, no to muszą brać 2-3 bańki po 25 litrów i dolewają. I to jest problem, bo te bańki gdzieś trzeba trzymać, no. Ktoś powie na naczepie, no dobra, no to jedzie gdzieś tam, ma naczepę niezaplombowaną, ale będzie wracał, ma naczepę zaplombowaną. Co z tymi bańkami zrobić? Czy ona jest pusta, czy jest pełna? Ona zajmuje miejsce, tyle samo. To nie są jakieś silikonowe banieczki, które po wylaniu zawartości można sobie harmonijkę złożyć i schować. A gdzieś to trzeba trzymać. Miejscowość Wschowa. A jeśli ja się zatrzymam na parkingu, to zrobię już jeden, dwa filmy. 305. To akurat stanę o 17, no to akurat to chodzi. Zawsze. Jeden film robię od samego początku do takiego odrzucenia na twardy dysk godzinę czasu.
godzinę czasu, to no zobaczcie, jak playlista czasami ma 10 filmów czy 20, no to jest cały dzień pracy, cały dzień pracy takich filmów. Także dlatego muszę robić to na pauzach takich, jak się zatrzymuję, a nie na pauzie takiej weekendowej, jak siedzę w chałupie. Bo po prostu no ja tego czasu bym miał dla siebie za mało. 12 Moniuszki. Tam jaki mają, co to jest, kościół? Zamek? W Schowie? Tam taki ładny ratusz? Nie wiem, ale ładnie wygląda. Tu jaka stary, do renowacji, piękny budynek.